Hej, cześć, witam was w drugim odcinku z FIFA 18 Ultimate Team. Premier League, takie pomieszane i w ogóle mało zgrania ma. Fajnie, że ma bramkarza z PSG, Areole, i też ma Charliego Musonde Juniora z Chelsea, on jest na prawej pomocy, fajnie. I gramy! I jeszcze raz mówię, że wybaczę mu, znaczy on mi wybaczy za to, że będzie musiał mnie słuchać przez całe spotkanie. O kurczę, nieprzemyślane wybicie, muszę uważać na Sako. Ej nie, ej nie, nie, już mnie tak niszczysz. Trzecia minuta, wiem, płaczę z tego powodu, ale... No i nie mam okazji na żadne zagranie, no ale patrzcie, piłka poleciała w słupek i on miał dużo miejsca. Dobra, szybki odwet. Gram Soriano, Kegel, Latsa, jest Arangis, stracił piłkę i muszę uważać, jest 1-0, już przegrywam, na dzień dobry. A wymieniłem jeszcze bramkarza tak w ogóle, na lepszego brąza, bo z Bundesligi, z FC Köln. Ale nic, nic z tego. Jest! No ale to był faul! Kurczę. Dobra, cofnięcie. Soriano. Nie, no to był naprawdę faul poniżej pasa. Bayer. Jest, Arangis, Arangis! Trzymaj, trzymaj tą piłkę! Jest, wykiwał, wykiwał. Wpadło to. I jest szybki remis. 1-1. Arangis, to jest jego oczywiście pierwsza bramka, właściwie powinna być druga, bo jeszcze strzelał z rzutu karnego, ale wywaliło mnie z meczu. To jest samobój, jak mam rozumieć, bo jeszcze wpadło po nodze bramkarza. Nie, ale jest dla nas. Carles Arangis, inform, 9 minucie, pierwsza jego brameczka w klubie, pomimo tego, że już gra trzecie spotkanie, no ale... W końcu normalna brameczka, w końcu chyba ten trzeci mecz, na odcinku to będzie drugi, bo tamten niestety niedokończony, więc dla mnie jakby nieuznany, ale czuję, że chyba coś się już poprawiło. Chyba fakt taki, że wpuściłem do podstawowego składu Arangiza i że ma te 10 zgrania i jest cała chemia, 100%owa, Latsa. Latsa, który powinien być na środkowej pomocy, jest ustawiony na ofensywie, więc to nawet lepiej. Teraz muszę jakoś uważać. Może dzisiaj zdobędę te 3 punkty, tylko moja obrona musi jakoś grać. Dobrze, ale obrona. Müller to wyciągnął. Nabiłem go, nie? Kurczę, sam siebie nabiłem. A on teraz jakoś nie chce to rozegrać. Nie udało mu się. W żaden sposób. Piłka należy do nas. I Miller ją wybija. Arangis, Arangis. Jest, przepchnął go. Dobra, jedziesz, jedziesz. No i strata piłki. Oczywiście odzyskana szybko. Jest dobrze. Na razie jest remis. Ma problem na razie, no bo jak ma mało zgrania, nie buduje składu na 100% chemii, tylko na 47%, czyli nawet na poniżej 50%, a tak sobie jakoś radzi ze mną. Jest, obrońca się ustawił, nie wiem który, ale się ustawił bardzo dobrze, według mnie chwała mu, że nie straciliśmy drugiej bramki. Nie wierzę, co ten bramkarz poczynia. Już druga taka interwencja, dobra. Steinhofer, no niestety stracił szybko piłkę. A my nie możemy stracić drugiej bramki. Nie wierzę, trzecia interwencja tego bramkarza i taka udana. Dobra, jest Arangis, Arangis oczywiście stracił bardzo szybko tą piłkę i kontrolę nad nią. Aha, a my zaraz stracimy drugą bramkę. Tak też się stało, 2-1, Carrizo strzela na 2-1. No szkoda, szkoda. Trzeba walczyć dalej.
musimy jakoś zagrać. Jego druga bramka tym napastnikiem, bądź co bądź. Dobra, Soria, no trzeba walczyć. Jak nie uda się w tym meczu, to w następnym te 3 punkty wyciągniemy. Okej. Niedobrze, bo ta obrona się może posypać. Ale ten bramkarz naprawdę i tak lepiej już broni niż ten ostatni. Więc to i tak już lepiej. Soriano, biegnij, biegnij. No nie po to cię ustawiłem w tym składzie, żebyś taką kapę grał, no. Stary. Arangis. Jest, zasuwaj. O, faul. Na naszą korzyść. Bo to teraz jest rzut wolny. Tylko nie wiem, czy my go strzelimy. No właśnie, jest problem. Będę się starał próbować coś zrobić w tym wypadku. Czemu on w ogóle... Co on zrobił? Wytyfy. Ja pewnie nie trafię. W mur trafiłem jeszcze, żeby tego mało było. Musimy jakoś deremisować. Do tego czasu on wygrywa spotkanie. Jak się nic nie zmieni i będzie tylko gorzej, no to coś wymyślimy, jakiś mocniejszy środek. Zabrał piłkę. Okej. Wycofanie i Arangis. Arangis. No nie, 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 nie. O, dobrze, dobrze, dobrze. Latsa. Ale bramę wcisnął na 2-2 Latsa. Co za podanie. To był bodajże asysta Arangiza. Co za zagranie. Ale to wcisnął. Spoza 16. Jak ładnie. Dane Latsa na 2-2. No według mnie to jest chyba na razie najlepszy możliwy mecz, jaki gram. I o dziwo nie ma tragedii. O kurde, ale się obiło. Znowu crossbar challenge. Co tu się dzieje? To po prostu są największe emocje tej FIFA. Obroń to. Moja obrona po prostu dostaje za każdym razem wylewu. Teraz Sako strzela na 3-2. Ten mecz jest naprawdę wyborny. To nie był samobój? Nie. To był Diafra Sako. Dobra. Czyli tak naprawdę zgranie tu nie ma żadnego wpływu, bo on jest w stanie mi spokojnie strzelić 3 bramki, mając 47 zgrania. Dobra, ale my spróbujmy też. Walczymy, damy radę, przecież jego obrona nie ma zgrania, to tym bardziej jest to dla nas korzystne, że możemy jeszcze mu wcisnąć, ale nasza obrona też nie jest już najlepsza, bo ona może być trochę wymęczona. Niedobrze będzie, jak mi strzelnia 4-2. Dobra, jest, jest, okej. Okay. Wyrzuć tą piłkę jakoś. Oczywiście i tak ją straciliśmy. Bardzo ofensywnie gra mój przeciwnik. Spudłował to. Na moje szczęście. Na moje szczęście on to spudłował. No musimy jakoś zagrać, kurczę. Latsa, jest, Arangis. Latsa, Latsa, Latsa. Kurde, źle, 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 źle. No nie wiem, coś muszę wymyślić, zrobić jakąś zmianę, nie wiem. Robena wpuścić, o dobra. Wykorzystajmy jego błąd. No nie, ustawił się tam. Przepraszam, ale to są emocje, bo przegrywam jednym golem z gościem, który ma 47 zgrania. Zagramy mecz ofensywny i ja chciałem grę z kontry. No, gra z kontry. Musimy zagrać bardziej ofensywnie, postarać się od niego. Tam nie było faulu, o dziwo. A jak wygra, to po prostu... Nie chcę mówić, że szczęście, bo zdołałem mu 2 bramy wbić. No ale to jest jednak jakieś nieporozumienie, żeby on teraz mnie tak cisnął, no.
Dobra, Arangizem muszę grać. Jak tylko będzie okazja, o tak jak teraz. Kegel, Latsa. Jest, Arangiz, podanie. Strzelaj. Kurde, wyciągnął mu to Areola. Na razie nie chcę zmiany. Strzelaj. Kurde. Ten jego bramkarz też jest dobry, bo mu wyciąga te bramy. Aha, teraz uważać, bo kontratak się robi. No nie, na cholerę mu oddawałeś tą piłkę. Teraz może zrobić wszystko. Nie było tam faulu. Znowu była sugerowana zmiana, której oczywiście nie wykorzystałem. Jest, Arangiz, Latsa to był, kurczę. Nie mogę się połapać, kto biegnie, kiedy. Oho, a tutaj się szykuje bardzo zabójcza kontra, która może też przejść. Dobra, Miller się rzucił. Piłka do nas oczywiście nie dotarła tak jak trzeba. Ja... Źle się ustawiłeś. Okej, jest, Soriano. A tutaj faul, nie wiem na jaką kartkę. Z numerem 7. Faulowany Soriano. I teraz jaka jest sytuacja? Nic nie dostał. No patrzcie, no. Kosa jak nic. Dobra, może teraz jakaś... Dobra, wpuścimy Robena. Damy mu jeszcze szansę. Bo i tak mam go na wypożyczeniu. Za napastnika. Dziwne rozwiązanie. Ale zobaczymy. No okej. Tamten chciał z przewrotki strzelać, ale mu się nie udało. Dobra, mamy pół godziny i w sumie dobre pół godziny dla Robena, bo on może je wykorzystać. Także zremisujemy. Bayer, jest, Arangiz, Arangiz. Podanie jedno, drugie. Do Robena, jest, jest Roben, szybki Roben. Ale oczywiście piłkę stracił. No cóż, też mu może już wiek nie domagać. Masz 33 lata, czy 4 zaraz. Jest, jest, zasuwaj, No nie no, on mnie tu... terroryzuje mnie. Jeszcze mój zawodnik leży. Żeby tego mało było. No nie, muszę jakoś doremisować, jak się uda. Jak się tylko uda. Ten Musonda mu... Co on tu... On próbuje na sztuczki grać, to widać. Ej nie, serio? Tam był faul? Dobra, zrobimy jeszcze jedną zmianę. Wpuszczę tego Frecklingtona. Damy mu szansę. O kurde, ale wybronione. Dobra, 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 20 minut. To jeszcze jest do zrobienia. Okej. Bo on w tym momencie ma okazję zdobyć 3 punkty, a ja nie chciałbym dopuścić do takiej sytuacji, że daję mu te 3 punkty. Ale teraz może się to stać. Dobra, Frecklington, Frecklington, dobrze. Kontroluje piłkę. Jest Arjen Robben, Arjen Robben. I rzut rożny, no kurczę. Jeszcze... Chciałem zrobić zmianę. Ale główeczka, ale Frecklington oczywiście celnie. Bramkarz mu broni. Jest Hubner. Frecklington. Frecklington. Źle, bo to jest strata. Co ja robię? Powinienem był strzelać w polu karnym. Ja faulowałem. Nie, Latsa zostaje. Latsa musi zostać. Nie jest dobrze, bo ja to spotkanie przegram. Jak nic nie zrobię zaraz. A czas coraz szybciej idzie. Aha.
Ja nie mogę. Jaki on słupki poprzeczki. Każdy mój przeciwnik obija. Dobra, to chociaż na 3 do 3. Panowie, zagrajmy super ofensywne. No nie, 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 nie. Na sztuczki koleś gra. To jak nic. Okej, okay. Arangis, Arangis, Arangis. Skupienie, skupienie. Strzelaj. Ja nie mogę. Jaki fart. Jaki fart. Teraz to się może źle odbić na mnie. Dobra, jest, jeszcze raz. Strata. No i teraz się szykuje zabójcza kontra. Dalej ma tą piłkę. Ja nie wiem, handicap dalej działa i będzie działać. Nie, 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 nie. Dobra. Jazda, jazda, jazda. Spieszę się jak nie wiem co. Ale ja i tak tracę te piłki. Nie wiem, no. Do Robena. Jest! Roben! No je! Ci obrońcy, to ja nie wiem, co oni mają. 90. minuta. Ja oczywiście przegrywam. I zaraz pewnie tak się stanie. Do kogo podajesz? No i... No i... nie, nie, to jest po meczu. Ja się starałem cały mecz. Dwie piękne bramki mu wbiłem. No, no i tak przegrywam. No dobrze. Znowu z dobitki. Dwie dobitki mu dały wygraną, dosłownie. Dwie dobitki. Ja nic nie mogłem zrobić. Starałem się jak się tylko dało. No i koniec meczu. No trochę jestem wściekły na siebie. Ale ja nie miałem wpływu na to, że raz trafiła w słupek, a drugi raz bramkarz obronił i z dobitki. No trudno się. Na pewno do składu wraca Frecklington. Ale co z tego, skoro i tak skład nie robi furory, pomimo tego, że mam 100 zgrania. 100 zgrania mam, ale ten skład mi nie gra. Nie wiedzieć czemu, po prostu muszę wielu zawodników pomijać, w tym bramkarza. Arangis się stara jak może. 6 spotkań, 1 bramka. No, przykre trochę, ale prawdziwe. W tym już momencie żegnam się z wami. Dziękuję za obejrzenie. Dajcie znać w komentarzu, co zmienić, jeżeli chodzi o styl nagrywania. I możecie też dawać swoje propozycje składów, bo wiecie, mam te dwa informy, ale jakoś tego składu na razie w pomyśle nie mam, jak go skonstruować tak, jak się powinno. Oczywiście sam mógłbym lepiej to zrobić, ale fajniej i przyjemniej jest, jak się tworzy własne składy, niż te takie powtarzalne non-stop. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie, trzymajcie się, na razie, yo!